Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, produkt od widza. Dostałem go bardzo dawno, za co bardzo dziękuję. Ładnie zapakowany. Good stuff z... Można powiedzieć quick detailer z krzemionką. Z krzemikiem. Który obłędnie pachnie. Fantastycznie. O, zobacz, widzisz, tu trzeba będzie go dobrze wymieszać. Zrobiły się gluty, nie wiem ile to stało i dlaczego tak jest. Mieszamy. Już wiemy, że musimy produkt wymieszać. Autko umyte. Na nim jest kanapka, kanapki, kanapki. To jest okres, gdzie właśnie będę wrzucał quick detailery, żeby sprawdzić, jak sprawa się ma. Tak, rozpuściło się elegancko, pieni się. O, czuję, że tu może być fajnie ślisko. Dobra. Okej. Okay. Wstrząsnąć jeszcze raz i... Okej. Okay. Słuchaj, mam go niewiele. Ładnie pachnie, jeszcze raz. Tak, wspaniale pachnie, takie perfumy męskie. Jaka mikrofibra? O, FX Protect, tłuściutkie, zajebiste. Właśnie, jeżeli słyszysz szumy, za to Cię serdecznie przepraszam. Nie mam na to wpływu, niestety. Mógłbym to robić w garażu, ale świeże powietrze, piękna pogoda. Dzisiaj mamy 30 marca, właśnie, dzień, w sumie tu się zaczynają święta, można powiedzieć. To co, jedziemy na mikrofibrę. Pekinczyk mi się uruchomił niesamowicie, coś tam widzi. A ona jak się uruchomi, to nie... Ojeju, gwiazda! I rozprowadzamy. Zobaczmy. Teraz tak, rozprowadzenie nie jest jakieś cudowne, ale lakier nie jest, kurczę, zadbany, naprawdę. Tak, słuchaj, topornie to idzie. Myślałem, że będzie bardziej miękko. Zaraz dorzucimy towaru. Śliskość też nie jest jakaś super. Dorzucamy. Dużo dorzucamy. Dużo. Ale zapach. Coś mi przypomina, jakbym miał już ten produkt. Pachnie niesamowicie. Teraz dałem, o tak. Tak jak mówiłem, będzie mięciutko. I jest mięciutko, słuchaj. Dużo towaru i mamy tak trochę woskowo. Taki quick waxik, można powiedzieć. Tak się zachowuje. Docieram. Słuchaj. No szału nie ma. Naprawdę, nie ma jakoś tak... nawet jak już drugą stroną widzę, że może się też skurczy, byk mazać. Nie jest tak, że sam odparuje Ci natychmiast. I zostają, słuchaj, już widzę w słońcu. No, zostają, tak jak myślałem. O kurde. Słuchaj, tłusty w kieszeń. Za dużo go chyba dałem, nie wiem. No, już mi się nie chce. No nic, obiadę całe auto, będę miał, kurczę, w tym. W takich tłustych holo. Nie, znika, ale powiem Ci tak. No nie jest to mistrz, gdzie wjeżdżasz i znikasz. Poślizg też nie jest jakiś rewelacyjny. No szału nie ma. Trzeba uważać, żeby nie zostawił mazów. Tutaj mi widzę odparował. Dobra. Słuchaj, nie wiem. No dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co będzie. Możliwe, że go nie potrzeba aż tak dużo. Rozprowadzenie. Tak, on jest taki miękki, tłusty, jak quick wax, naprawdę. W większości tych produktów są takie płynne. Tu tego nie ma, tu jest opór. Tu jest opór. Czy go zbierasz, czy go nie zbierasz, jest tak średnio. O, teraz odpuścił. Dobra. Teraz trochę odpuścił. Okej. No nie jest to quick. Nie jest to forma quick detailera. Tak. Tak nie wiem. Jadę dalej, zobaczmy. Rozprowadzę sobie na cały panel. Postaram się tak, żeby... Już mi go brakuje. Możliwe, że trzeba go więcej. Jak dam go więcej, to będą mazy. A,
Tak, trzeba dodać więcej, żeby nie blokowało mikrofibry. Dobra, i teraz docieranko. No nie, stawia opór. Nie moja bajka, słuchaj. Ale wymęczę już całe auto. Nie mój klimat w ogóle. No nie, no nie. Nie mój klimacik. Zobaczymy. Zatem może odwdzięczy się połyskiem. Pójdę zaraz po latarkę. Ale się ciągnie. Szlak nie trafi zaraz. Ojej, tragedia. Wodę jak załapię, to już w ogóle. Dramat. Tragedia. Zobaczymy z krótkim włosem. Z gładką mikrofibrą. Słuchaj, tragedia. Fakt, że lakier nie jest przygotowany, no ale tak czy tak, no nie daje on poślizgu. Spodziewałem się trochę lepszego klimatu. O, są mazy tu. Tu widzę. Góra, dół. Tak, marzę się. Co za produkt. Od razu wyczułem, że jest miękki, jak się zaczął pienić. No. Nie to, żebym był z siebie dumny. Oczywiście, że kurwa jestem. Wiedziałem od razu, że będzie miękko, ale nie sądziłem, że będzie aż tak źle. Teraz tak. Krótka, gładka mikrofibra. To jest plus właśnie tych mikrofibr FX Protect. Uwielbiam, bo naprawdę wielozadaniówki do pasty, jak coś ci nie leży, odwracasz, druga strona. O. I tak, zdecydowanie gładka mikrofibra. Jakbym miał używać tego produktu, słuchaj, to po pierwsze dać go mało, gdzie będziesz miał mega opór i będzie słabo. Po drugie, gładka mikrofibra lepiej się sprawdzi, bo jednak moim zdaniem trzeba dać go więcej. Co tutaj złapało? Okej. Dobra, weźmy teraz latarę. Przepraszam za szumy. O, tu już się pojawia mas. A w duszy mam to zostawić. Tu też. No dobra, lecimy dalej. Może odwdzięczy się połyskiem, mam nadzieję. No, może tak. I następny panel. Pyk. Tak, gładka mikrofibra tutaj zdecydowanie bryluje, jeżeli chodzi o ten produkt. Tu trochę wody. Ok. Wracamy. Ciach. Dobrze. Docieranko. Jak wodę złapię, to już jest w ogóle opór. No, słabo to wygląda. Na pewno produkt jest wydajny, bo nie wolno go dawać za dużo. Ale żeby jeszcze miał poślizg do tego, to byłoby super. Ok. Możliwe, że ja sobie z nim nie radzę. To też może być taka opcja. Że się nie znam, że tu trzeba jakąś specjalną kombinację przeprowadzić. W stylu połóż, zostaw, zniknij, schowaj się, nie patrz na to. I w ogóle inne klimaty. Wilgotność, temperatura. Oh, dobra. Wiesz, tu gdzie w cieniu wygląda to dobrze. No, latarka odpalona, zaświecona, włączona. Nie, no tu jest ok, dobra. Tu zobaczmy, czy to odparuje, bo zostawiłem. To było tu. Nie, jest. Teraz maznę w dół. No tak, dobra. Ok, lecimy dalej. I na dach. Karbon to jest piękna sprawa. A teraz zobaczymy, jak się zachowa na ciepłym panelu. Pyk. No zapach jest fantastyczny, nie ma tematu. Aplikacja, tak jak mówiłem, miękka, bardzo miękka. Lubię taką aplikację, tylko szkoda, że to idzie tak tempo. Dobra. W słoneczku jakby troszeczkę lepiej, jakby szybciej odparowywał. Temperatura w okolicach 15 stopni. Jest naprawdę zacnie, jest przyjemnie, jest ciepło. Gdzieś tam się coś marzy, dobra. Ok, pojadę cały zderzak. Na pewno trzeba z produktem walczyć, inaczej tego nie powiem, oszczędnie, bo ja nie nazwę tego super aplikacją. Walczyć, tak, naprawdę walczyć.
Może rzeczywiście jest jakaś specjalna technika kładzenia tego produktu, już jest ogór, bo nie czytałem, nie patrzyłem, po prostu wziąłem produkt i stwierdziłem, że zarzucę. I tak go chyba trzeba traktować, no bo jak no. Powłoka to nie jest. Jest to detailer, czyli ma być szybko. Raczej szybko, no ma być w miarę sprawnie, no. Ma dać mi fajny połysk. Myślę, że może się udać z tym połyskiem, bo wygląda to całkiem nieźle, no jeżeli chodzi o połysk. Nie, już mam dosyć, wymieniam mikrofibrę. Tragedia. Co my tu mamy? Taką mięsistą. Weźmy teraz tę, sprawdźmy, może ta się lepiej sprawdzi. Od kawaliera. I zobaczmy, jak będę chciał dotrzeć to, co położyłem. Nie, cały czas jest, słuchaj, opór. W ogóle nie ma tego poślizgu takiego fajnego, no. Nie wiem, ale zapach jest... Kurde, ja już ten produkt jakbym miał, naprawdę. Jakbym go miał, jakbym już tym czymś pracował. Co on mi przypomina? Coś mi przypomina, nie wiem, czy coś z Leigi, czy... Ale naprawdę, jakbym już pracował tym produktem. No jest naprawdę tak tuściutko. Kładziesz i delikatnie starasz się dziadzia zbierać. Nie odparowuje to jakoś tak szybciutko. Trzeba go wypracować, widzę. Czy go zostawię do odparowania? Nie, wolę nie zostawiać. Możliwe, że on odparuje i będzie ok, ale wolę nie ryzykować. Po co? Ok. Połysk podoba mi się. Słuchaj, on jest taki właśnie woskowy. No jest uderzenie, jest, tak. No to chociaż tym się odwdzięczy, że przyjemnym połyskiem. Później jeszcze wrzucę go na maskę i będę go chciał zostawić, słuchaj. Zobaczymy, czy podwójna aplikacja. Jest dobrze, naprawdę. Tak, woskowo, tak. No tak jak mówiłem, taki quick wax. Woskowo, tak. Jest to miękkie, no jest zajebiście, fajnie, podoba mi się. Tak, ale praca tym produktem, no to po prostu jest troszeczkę męczarnia. Lecimy dalej. O, nie w ta strona. Dobra, teraz tu. Tam, tararam. Cały czas opór, słuchaj. W ogóle nawet na chwilę nie odpuszcza. I docieranko, druga strona. Tak, cały czas mamy... Nie dociskam mikrofibry oczywiście. Staram się ją delikatnie przesuwać. Zobaczmy, jak tu odparowuje. Nie, wiesz co, on odparowuje. Tak, odparowuje. Więc na początku te mazy, podejrzewam, to było dlatego, że było za dużo produktu i potrzebował czasu, żeby odparować. Więc tutaj to, że on zostawi smugi, mogłem się mylić. Zaraz to sprawdzimy na masce. Tu złapało wody. I z wodą, sorry, z wodą też całkiem nieźle współpracuje. W sumie to tak naprawdę wiele się nie zmienia. Cały czas jest ten sam opór. Cały czas jest niestety mało przyjemnie, jeżeli chodzi o aplikację i docieranie. Zobaczmy teraz tu troszeczkę panel się... O tak, odrobinkę się tylko nagrzał. A, i tu już produkt wyczułem, słuchaj. Wrzuciłem go sobie na całą mikrofibrę. I delikatnie rozprowadziłem i teraz delikatnie w ten sam sposób będę go chciał zebrać wzdłużnie, tak. O, i teraz jest ok, czyli produktu mało, ale tak czy tak nie jest to luksus. I on odparowuje rzeczywiście. Lecimy dalej. Oczywiście możliwe, że on inaczej by się zachował na jałowym lakierze albo na powłoce, no to nie ma tematu. I tutaj spróbuję to samo. Rozprowadzenie wzdłużne, słuchaj, takie jest miękkie. Tak, oczywiście. O, dobra, i teraz postaram się go zebrać. Jak on mi tutaj odparuje, tu go zostawię. Odparowuję, tak, wszystko gro. Później wezmę latarkę, sprawdzę, czy oby na pewno nie ma mazów. Wiesz co, widzę, że z tym produktem trzeba powoli. Po dziadziowemu właśnie, o. Tak, spokojnie. On nie lubi, jak się chcesz nim szybko pracować. Musisz dać mu czas. On tak powoli sobie odparuje.
Nie śpieszymy się z tym produktem. Ale mazy kurde są. Zobacz tu. Widzisz to? No są, zostawia. No jest ta tłustość. To nawet nie będę sprawdzał. Może to odparuje, nie wiem. No szkoda. Teraz zobaczymy. Cyk. Okej. Ciach, odwracam. Tak, bawimy się tym produktem. Znaczy bawimy. Spokojnie, bardzo. On nie lubi szybkich ruchów, gwałtownych. Dajemy mu czas. On potrzebuje chwilę, żeby... O, właśnie. Żeby sobie usiadł i go tak delikatnie zebrać. O, ależ potrzebuje dopieszczenia ten lakier. To też może być minusem, że lakier dawno nie był dogłębnie doczyszczony. Potrzebuje dekontaminacji już. Oczywiście, że to może mieć wpływ jak najbardziej. Czy znikło to? Po przejechaniu, słuchaj. Znikło, dobra. Teraz tak, jeszcze zderzak. Lampa, zderzak, który wygląda fatalnie, jak całe auto zresztą. Stary rupieć. Ale jeździ. Ale jeździ. Tfu, 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 bezawaryjnie jak na razie, naprawdę. Zakup roku, zakup życia. Nie, naprawdę trafiłem z tym autem. Ja wiem, że on tutaj rysa, tam gdzieś. No, ale to jest auto, które już swoje lata ma. No. Niektórzy by nawet spojrzeć na takiego starego gamonia nie chcieli. A że dziadzia nie żyga pieniędzmi, no to, to jeździ tym, na co go można powiedzieć stać. Ja jak już coś kupię, to tak stukę dotąd, aż będę tym żygał, albo stwierdzę, że już się nie nadaje do naprawy albo dbania. No tak jak Volvo, widzisz, no ma tyle lat, że ja się z nim zestarzeję, on razem ze mną. Emocjonalnie się przywiązuje, żona to samo. No, wie, że Mańka w życiu na nic nie wymieni. No i co? No. I bądź tu mądry. I wcale się jej nie dziwię, bo jest to nietuzinkowe auto. Takie niszowe. Można powiedzieć. Dla ludzi, którzy lubią się wyróżniać w tłumie. A kto się nie lubi wyróżnić w tłumie? No dobrze, słuchaj. Trochę tak popieprzyłem bez sensu. Jeżeli chodzi o aplikację, no to rzeczywiście tutaj mamy cały czas tempo. Mamy tłusto, taki quick wax, który niestety zostawia... Jej, są smugi. Dobra, teraz wezmę suchą, czystą mikrofibrę. Chcę zobaczyć, czy uda mi się to zebrać. O, powiedzmy, że szwagrowa. Chociaż mi jej trochę szkoda. Tak, żeby tylko do docierania. Jest za tłusta. Tu mam te za grosze do past polerskich. Też są fajne. Odstawiam buteleczkę. I patrzę, zobacz, ojej. Dobra, i przecieram. No i znika, tak. Czyli tu trzeba się skupić z latareczką. O, i powiem ci tak, teraz jak jadę suchą, czuję, gdzie jeszcze produkt siedzi, naprawdę. No to czyli można powiedzieć, że tak najlepiej to go na dwie fibry. Nie, tu jest ok. Ewidentnie jest tam, gdzie przegiąłem z ilością. No ale jak nie dam tego dużo... Ojej, tu się też marzę. Ja pierdzielę. Ale nie ma problemu z dotarciem. Słuchaj, on niby znika, ale pod latarką. I słuchaj, nie ma problemu z dotarciem. Jeżeli jest ten hologram, taki mas tłusty. Tu też jest? Jest. Wszędzie jest. I no to trzeba go dojechać, można powiedzieć, już tak do zera. Zobaczmy na masce. Na masce dotarłem. Dobra. Wiesz, chodzi o to, żeby nie jeździć z tymi mazami, bo szlak bym nie trafił, przepraszam. Okej, dobra. Słuchaj, jeżeli chodzi o produkt, teraz tak, sprawdzę jeszcze raz na masce. Dodam drugą aplikację. Chcę zobaczyć, czy on odparuje. Postaram się go dać mało. Raz, dwa, trzy. Rozprowadzić po masce. Tak, żeby był w każdym miejscu. Widzę, gdzie go rozprowadzam. I już jest za mało produktu, bo już mi odparował i jadę po suchym lakierze. Dobra, ok. I tutaj zostawię. Następne. Trzy.
Co tu się wydarzyło? Zaraz weźmiemy latarkę. Zobaczymy, jak to będzie odparowywać. Ale wieje, ale wieje! No i słuchaj. Ja tu nic nie widzę. Tu jest troszeczkę. No. Czyli produktu trzeba dać bardzo mało. O. Tak, bardzo mało produktu. Będzie wtedy opór. Niestety. I możliwość rysowania lakieru. Dobra, jeszcze raz. Dużo. Chcę zobaczyć, jak to rozpracuje. O, tu już widzę. Coś się wydarzyło. Lecimy dalej. O, chcę go rozprowadzić, czyli wzdłużnie. Dobra. Pięknie odparowuje, słuchaj, ale widać, no widać te mazy, kurwa. Tu też. Teraz go dotrę. Słuchaj, no nie ma problemu, bo te mazy znikają. On jakby się super docierał, ale tu już widzę, że siedzi. Tak jakby zostawił coś po sobie. Okej. Zobaczmy teraz. No jest. No tutaj coś. Co to jest? O, znikło. Dobra. Słuchaj, no nie jest to idealny produkt, jeżeli chodzi o aplikację. No nie da się ukryć. Może ktoś zrobił to, znalazł sposób na tego skurczybyka. Maska będzie dwa razy. Później sprawdzimy dla zasady cropping. Tak, żeby uszczęśliwić już tych, co lubią kropelki. No jest tempo, no kurwa, no jest tempo. Im bardziej uzupełniam tutaj, to mam wrażenie, jest gorzej. Tak wygląda, jakby co chwilę trzeba było nową mikrofibrę. Wtedy jest super. Jest go za dużo, jest tempo. Dobra. Okej, słuchaj. Pod słońce patrzę. Tu coś jest. Nie, tu znikło. Okej, słuchaj, ja już więcej nie będę męczył ciebie aplikacją, bo to nie ma sensu najmniejszego. Nie wiem, jak tam czasowo w GoPro, pewnie też nie wąsko. Teraz tak, jeżeli chodzi o produkt, aplikacja, tak jak mówiłem, dla mnie, no niestety nie jest to quick. Jest miękko, ale jest tempo. Docieranie również nie ma szału. Tak jak widziałeś, no zauważyłeś, skurczybyk lubi zostawić mazy, które, z którymi nie ma problemu, żeby dotrzeć. Możesz zrobić tak, że oblecisz sobie całe autko, a później wracasz i suchą mikrofibrą docierasz te miejsca, gdzie zostały mazy, a najlepiej cały lakier. Czyli trochę roboty jest. Połysk. No i tu jest zajebiście. Tak jak lubię. Miękko. Woskowo, zobacz. Mokro. To jest właśnie urok miękkich produktów, takich miękkiej aplikacji. Tu może ma tą krzemionkę, ale dla mnie to taki woskowy skurczybyk. Połysk ma zajebisty. Naprawdę. Tu trzeba przyznać. Jakby jeszcze aplikacja była idealna, no to cimesik. Bardzo ładnie mi się podoba. No dobra, słuchaj. O, tu mam. Tu widzę. Kurwa. Kurczę, chciałem powiedzieć. Poczekaj. Albo to jest nie, no czuję. Tak, czuję, że tu mi zostało go trochę. No, no nie, musisz przelecieć całe auto. No. On wyczujesz, w którym momencie siedzi. Jeżeli znika opór, to znaczy, że nie ma produktów i nie będzie mazów. Uwaga, przemieszczam się ponownie. No i znikło. Tak, więc zdecydowanie. Aplikujesz, słuchaj, sobie jedną mikrofibrą, lecisz dookoła autka, elegancko, a później wracasz i jeszcze raz docierasz. Jeżeli robisz to tak jak ja na podwórku, zwiększasz sobie ryzyko porysowania lakieru. Niestety, jak tak jak widzisz, wieje, na pewno coś się w powietrzu nosi, więc dodatkowe tarcie lakieru, dodatkowe zarysowania. No nie da się ukryć, no ale co, no tu gdzieś jeszcze coś widziałem. Dobra, odpuszczam sobie. Słuchaj, połysk jest fajny, naprawdę miękki, bardzo przyjemny. Powiedziałbym nawet, że zajebisty. Super. Jakby nie aplikacja, no to można powiedzieć, że produkt wręcz idealny. Tutaj, co tu jest? Zobacz, o, widzisz? Takie kółeczka. Ta jego tłustość zostawia, jak go dasz za dużo, nawet widać, gdzie kurz osiadł. Jak tarłem tym produktem, przecierałem. No, jest wymagający, nie da się ukryć. Ale odwdzięczy ci się połyskiem. Co nie zmienia, że Neoxal Carshow zrobił to lepiej.
Zdecydowanie, moim zdaniem fajniejszy połysk. Tu też jest bardzo dobrze. No dobra, słuchaj. O, już jakieś, zobacz, widzisz? Widzisz? Ha? To jest właśnie praca na podwórku. I później wracasz i trzesz tym, kurczę, po lakierze. No niestety, to jest minus tego. Ale połysk ma naprawdę bardzo fajny. No dobrze, słuchaj. Tak jak mówiłem, czy produkt mi się podoba? Połysk, owszem. Poza tym, no, jest ciężki w obróbce, czyli w aplikacji, w docieraniu. Potrafi zostawić mazy, przynajmniej u mnie, na moim lakierze. Ja sobie możliwe, że z nim nie poradziłem. Przed użyciem, pamiętaj, wstrząśnij, on jest taki miękki, tłuściutki, zapach obłędny. Perfum. Coś już wąchałem z tym zapachem. Naprawdę zapach tutaj jest rewelacja i połysk też bardzo przyjemny. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!